Dzisiaj pogadam sobie o jednym z najciekawszych wątków minionego tygodnia. Jeszcze na początku chciałbym przeprosić za mój głos, ale po meczu z Anglią po prostu wysiadło mi gardło. Każdy, kto oglądał ten mecz, chyba wie, o czym mówię. Kaja od rana szuka Frodo. Myśli, że jest Scarface, więc się tam udaje. Jednak go tam nie ma, ale za to jest Damian, który ma dla niej niespodziankę. Kiedy dziewczyna odkrywa, co dla niej przygotował, jest bardzo szczęśliwa, ponieważ zawsze marzyła o sesji zdjęciowej z Gracją i Dominikiem. Kapusta przychodzi do Scarface. Od Magdy dowiaduje się, że jego narzeczona poszła z Dominikiem. Kaja omyłkowo wysyła mu zdjęcie z top modelami. Frodo jest wściekły, gdyż miała być u chorego ojca. Wiadomości również podała swojej koleżance adres i chłopak postanawia tam pojechać. Kiedy dociera na miejsce, pyta się ukochanej, gdzie jest jej tata, bo chciałby zamienić z nim słówko. Szczepan zarzuca Kaji, że się go wstydzi przed swoimi znajomymi. Ona stwierdza, że jest zazdrosny, iż ona pasuje do tego świata, a on nie. Froda zabolały te słowa i tak jakby z nią zerwał. Po sesji Kaja rozmawia z Patrycją i dochodzi do wniosku, że nie jest pewna, czy chce spędzić resztę życia z Frodo. Po wyjściu dziewczyny przychodzi do niej Damian i chce ją pocałować. Jednak Kaja otrąca jego zaloty. Tymczasem Frodo siedzi załamany w Scarface, bo myśli, że to koniec jego związku. Natomiast do pubu wraca Kaja, która wyznaje mu miłość i przeprasza go za wszystkie kłamstwa. Czytając o tym wątku na stronie TVN-u, myślałem, że będzie bardziej ciekawszy i przede wszystkim dłuższy. A tu ciach dwa odcinki i elo. Nie powiem, trochę się rozczarowałem, bowiem miałem nadzieję na coś lepszego niż to, co nam pokazali, a niestety dostaliśmy kolejny paździerz. O tym wątku nie będę się zbytnio rozgadywać. Wszystko skończyło się dobrze, są razem, a ta już się i tak z nimi więcej nie spotka. Ale pamiętajcie, jak na razie ślubu nie będzie. Daj znać w komentarzu, czy na miejscu Frodo wybaczyłbyś Kai? Tell me.